Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. W dzisiejszym odcinku dalszy ciąg podsumowań minionego 2017 roku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bezpieczeństwie. Jak wyglądało, jak kształtowało się na drogach naszego miasta, naszego powiatu. I z tym pytaniem zwracam się do naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Suwalskiej Policji. Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry, panie naczelniku. Dzień dobry, witam pana, witam państwa serdecznie. Panie naczelniku, w poprzednim naszym odcinku podsumowaliśmy sobie zmiany w przepisach, jakie nastąpiły w 2017 roku. Dzisiaj jestem u pana z pytaniem, jak przedstawiało się bezpieczeństwo na drogach naszego miasta, naszego powiatu w 2017 roku. Na drogach powiatu suwalskiego w 2016 roku zanotowano 1312 zdarzeń drogowych. W roku 2017 zanotowano 1362 zdarzenia drogowe. No jest to nieznaczny wzrost, jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe. Może dodajmy, że zdarzenia drogowe, czyli wszystkie zgłoszone przez uczestników, tak? Mniejsze, większe kolizje? Tak, tak. Są to zdarzenia drogowe zgłoszone do nas, do policji. Są to wypadki drogowe, jak również i kolizje. No jest to również związane, ten wzrost nieznaczny, z tym, iż kierujący, użytkownicy drogi no, ufają policji, wzywają na miejsce zdarzenia policję, gdyż no, niejednokrotnie zdarza się, iż nie mogą dogadać się pomiędzy sobą. Tutaj również należy też zaznaczyć, że jeżeli chodzi o kierowanie pojazdem, będąc w stanie po użyciu alkoholu bądź w stanie nietrzeźwości, w tym roku zanotowano 189 przypadków jazdy no, na tak zwanym podwójnym gazie. W roku 2016 zanotowano 239 kierujących, którzy byli na tym podwójnym właśnie gazie. Jest to znaczny spadek kierujących, którzy no, nie wsiadają za kółko, będąc w stanie po użyciu alkoholu. Zmieniło się to, wiadomo, myślę, w związku z zaostrzeniem tych przepisów związanych z kierowaniem pojazdem, będąc w stanie po użyciu alkoholu i stanie nietrzeźwości. Jeżeli chodzi o wykroczenia ujawnione na terenie powiatu suwalskiego, w roku 2016 ujawniono 19390 wykroczeń, zaś w roku 2017 nastąpił wzrost, ujawniono 22650 wykroczeń. To są mandaty pouczenia i wnioski. To jest represja po prostu, jeżeli chodzi o wykroczenia drogowe. Jest to również uzależnione tym, iż w okresie letnim zwiększyła się ilość patroli, które obsługiwały tutaj akweny wodne, jak również ośrodki wypoczynkowe. Mieliśmy tutaj funkcjonariuszy z oddziałów prewencji, którzy nas również wspomagali w tym okresie letnim. Przez cały rok żeśmy przeprowadzili sporo działań ukierunkowanych właśnie na poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Były to działania prędkość, jak działania alkohol, narkotyki, trzeźwe poranki, działania track bus, działania pasy, telefony komórkowe, które no przynosiły niejednokrotnie dość spore tutaj rezultaty, tak, związane. Również z działań ten wzrost wykroczeń pewnie też. Tak, zwiększyła się ilość właśnie tych działań, no, dlatego to już uzależnione również od tego wzrostu wykroczeń, które są w tym okresie, w 2017 roku. Dodam również, że po wprowadzeniu znaku zakazu B26 na terenie miasta, czyli zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe, w roku 2016 od 9 stycznia
2016 roku. Do końca tego roku 2016 ujawniono 200 zdarzeń drogowych, zaś w roku 2017 ujawniono 112 zdarzeń drogowych. Jest to no, dość istotny spadek, jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe związane z wprowadzeniem tego znaku B23. Jest to dobra decyzja, przepraszam, ze znakiem B26. Jest to dobra decyzja, myślę, poprawiło się bezpieczeństwo na tym odcinku miejskim. Pojazdy ciężarowe no, jadą jeden za drugim, nie wyprzedzają się, tak jak wcześniej akurat mieliśmy sporo zgłoszeń związanych właśnie z wyprzedzaniem i ściganiem się tych pojazdów na terenie miasta. No i przy tym kolizje powstawały przy zmianach pasów, prawda, przez pojazdy ciężarowe. Tak. Dodajmy, że dzisiaj właśnie mija rok dokładnie od wprowadzenia tego zakazu i tak jak pan przytoczył liczby, no liczby mówią same za siebie. Tak, tak. Od wprowadzenia tego zakazu mija dokładnie rok w dniu dzisiejszym i tak jak tutaj wcześniej powiedziałem, jest dosyć spory spadek, jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe związane z wprowadzeniem tego znaku B26 na terenie miasta. Troszeczkę uciążliwe na początku było, pamiętam, ale też i państwa pomoc, prawda, w momencie, kiedy miasto się korkowało, patrole zostały wysyłane na skrzyżowania, aby skutecznie rozładować te korki. Tak, żeśmy niejednokrotnie prowadzili ręczną regulację na wybranych skrzyżowaniach, gdzie jest dość spore natężenie ruchu, regulowaliśmy ruchem, jak również wnioskowaliśmy o zwiększenie czasu cykli na drodze krajowej numer 8, chodzi o sygnalizacje świetlne, aby przedłużyć ten cykl na drodze krajowej numer 8. I myślę, że to też przyniosło skutek, gdzie jest no, mniejsze natężenie tego ruchu na ósemce. Czyli podsumowując, rok 2017 z tych liczb, które pan przytaczał, w niektórych dziedzinach jest poprawa, ale powiem z tego, co widzę, podobnie jeździliśmy jak w 2016. No, w niektórych dziedzinach jest poprawa. No, tutaj akurat jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe, tak jak tu mówiłem wcześniej, no, dość spora ilość ludzi zgłasza te zdarzenia na policję. No, jest możliwość oczywiście między sobą domówić się na oświadczenia, jeżeli nie ma policji. A jeżeli chodzi o wykroczenia drogowe, w 2017 roku ujawniliśmy no, więcej wykroczeń drogowych jak w 2016 roku. Chodzi tu o pouczenia, mandaty, jak również wnioski o karanie do sądu grodzkiego. Jeszcze nie mówiliśmy o zatrzymanych uprawnieniach do kierowania pojazdem. Wiadomo, że wszyscy kierujący, których udało się zatrzymać pod wpływem alkoholu, prawda, obligatoryjnie tracą prawo jazdy. Co z innymi uczestnikami? Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest to wykroczenie niezwiązane oczywiście z jazdą w stanie po użyciu alkoholu. Zatrzymano w roku 2017 83 uprawnienia, zaś za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym o powyżej 50 km na godzinę w 2017 roku zatrzymano 17 uprawnień za to wykroczenie. Czyli dość sporo. Dość sporo. No, jest znaczny wzrost, jeżeli chodzi o jedno i drugie wykroczenie. W 2016 było tych uprawnień, jeżeli chodzi o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, około 50, no w 2017 83, to jest dosyć spory, znaczny akurat wzrost. Spory, może przypomnijmy widzom, za co można stracić prawo jazdy. No, oczywiście za nieprawidłowe manewry podczas wyprzedzanie na linii podwójnej ciągłej, niestosowanie się do znaków pionowych, poziomych, za niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, gdzie nie przepuści się powiedzmy osoby pieszej przechodzącej na świetle barwy zielonej, wjazd na czerwonym, jak również no, spowodowanie zagrożenia, czyli kolizje drogowe, również za to można stracić uprawnienia. Czyli co, panie naczelniku, jakieś życzenia na 2018 rok? No tak, życzę państwu szerokiej drogi oraz no, jak najmniej zdarzeń drogowych i jak najmniej popełniania wykroczeń drogowych.
oraz spotykania się w niezbyt komfortowej sytuacji, jeżeli chodzi o nas, o Policję Ruchu Drogowego. I pewnie, aby każde spotkanie z panami kończyło się co najwyżej pouczeniem. No, różnie to bywa. Życzę Państwu również. Ja dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Do widzenia. Tak jak Państwo usłyszeli, w niektórych, dosłownie niektórych rzeczach troszeczkę się poprawiło, ale dużo jeszcze mamy do zrobienia. Wszystko zależy od nas, wszystko w naszych rękach, dlatego jak ten 2018 rok upłynie, naprawdę tylko i wyłącznie zależy od nas, kierowców. A tak, ku przestrodze, kilka filmów znalezionych w sieci. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam Państwa do obejrzenia kolejnego już za tydzień. Do zobaczenia.